Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Wiosna przychodzi do nas dużymi krokami, a w związku z tym trzeba wyjść w plener i zrobić parę rzeczy ciekawych. Rzeczy, które ujawniają prawdziwe możliwości oprogramowania i samego drona Mavic Pro. Ja dzisiaj pokażę, dlatego że wiele osób już się zastanawia nad Maviciem 2, nad Maviciem Air, czy kupić i tak dalej, ale wierzcie mi kochani, że duży odsetek osób nie wykorzystuje możliwości tych, które ma nawet w Phantomach starszych, czy właśnie w Mavicu Pro. Ja dzisiaj postaram się zrobić taki materiał, który pokaże, jak można wykorzystać możliwości pod Wasze realizacje, na przykład pod ujęcia par, ujęcia plenerowe, sekwencje przejazdu, sekwencje przejścia. Spróbuję zrobić kilka takich ciekawszych ujęć, które wniosą wartość i które mogą waszą, powiedzmy, paletę możliwości powiększyć. Idę właśnie w tej chwili na tamtą górkę. To jest całkiem dobry obiekt do tego, żeby poćwiczyć. Spróbuję zrobić trochę pod światło. Zresztą zobaczycie sami, co się będzie działo. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że codzienne vlogi, ich montaże dają taką wprawę. Oprócz tego, że cały czas brakuje mi miejsca na dysku, to jest po prostu hardcore totalny. Codziennie nagrywam i edytuję krótkie filmy w ramach vlogu i muszę przyznać, że mocno to rozwija. Naprawdę człowiek biega już później tak intuicyjnie, że no, na pewno polecam każdemu, żeby zrobił sobie wyzwanie przynajmniej, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc codziennych vlogów. Bardzo to rozwija, szczególnie dla osób, które korzystają dużo z kompa i dużo montują. Naprawdę mocno i człowiek sięga po coraz nowsze środki wyrazu. Sesja zaliczona, mam ją do przodu. Co prawda jest tu jakiś pies, który mnie atakuje z tego domu pobliskiego, ale mam nadzieję, że mnie nie pogryzie, że na szczekaniu się skończy. Jestem bardzo zadowolony i nastawiony pozytywnie do życia. Weekend się zaczyna, jest miło, fajnie. Wszystko gra do przodu. Moja koncepcja została zmieniona w czyny i tak jak sobie zażyczyłem. Zaraz wracam, bo mam następną fuszkę. Z dziewczynami jadę na weekend ze skiturami, czyli kijkami i jogą. Tam będzie reportaż. Kolejna produkcja przede mną.